20 minutek nad wodą, nic się nie działo z początku kompletnie. No i po jakichś dobrych 15 minutach pokazały się rybki i wyjechał taki bolas. Poprowadziłem destroyera, ósemeczkę z prądem i przywalił. Poszedł. Piękna miejscówka. I co, pomacham jeszcze, bo tutaj się pokazał, tam się pokazał, tam gdzie są te pozostałości starego mostu, tam jest nieco spokojniej, w kilku miejscach się pokazał, no ale ryby nie są aktywne, nie są aktywne, ale trzeba kombinować, zmieniać przynęty i coś się zawsze uda wydłubać. No to co, folię mogę chyba ściągnąć już, tak? O, jeszcze się zahaczyłem. Nowy kijeczek, Progressive, od 5 do 28 gram. Bolenie ostatnio są bardzo wybredne. I na taki grubszy sprzęt miałem pełno brań, ale takich brań po prostu z zamkniętą gębą. Ryby nie chcą większych przynęt. Na destroyera 10 w ogóle nie miałem żadnego wyjścia. Te noce ostatnie były bardzo chłodne, dlatego te ryby są takie leniwe, skubią te przynęty. Miałem sporo wyjść, złowiłem ostatnio fajnego klenia jako przyłów przy tych bolkach i jednego 60 plus bolka, to za chwilkę zobaczycie. No siemanko, witam was z Bolesławem. Wziął na stopa, najpierw próbowałem na destroyera, po przelewie poprzeciągałem, mówię, nie chcą, no ale chlapią. No to postawiłem na stopa Glocka, minutka może nawet nie, i taki 60 plus wyjechał. Bolesławie, odpływaj do siebie. Poszedł, 1-0, jest dobrze. Z półtora miesiąca miałem przerwę. Ale jest pięknie, naprawdę. Chociaż dla mnie za gorąco, bo jestem taki zimowy wędkarz, jesienno-zimowy. I nie przepadam za takimi upałami. Dzisiaj naprawdę jest gorąco, rybki odpaliły. Chlapią się przy powierzchni, chociaż teraz jest przerwa. Przyjechałem, to fajnie chlapały. Przyszedłem na kolejną strogę, tam miałem dwa wyjścia, ale niestety tylko odprowadzenie, nawet nie uderzy w oblera. Teraz trzecia ostroga. Idę w łobek od Kaszuba, bo no destroyera dzisiaj nie chcą, olewają tą przynętę. Nie chcą takiej większej uklejki. No i za bardzo dzisiaj nie będę też latał, bo choroba ostatnio mnie dopadła. Męczę się strasznie, nie mam sił na takie chodzenie dłuższe, dlatego zrobię dzisiaj tak z 4-5 metr i będę uciekał do domu. Krótkie łowienie, takie z wieczorka, 3 godzinki i tyle. Dobra, przechodzę na tą ostrogę, zaczynam łowienie z powierzchni i zobaczymy, czy coś się jeszcze wydarzy dzisiaj. Ale kaban. 70. Nie trafił. No będziemy próbować. Albo najwyżej wrócimy tu po niego później. Szkoda. No tak bywa właśnie, jak się łowi z powierzchni. No że one nie trafiają. Ładnie poprowadziłem, idealnie się prosiło o branie i było. Thank you.
Ale kaban. Ale kabanicho. Kolejna ryba na stopa, ale tego bym się nie spodziewał. Piękna klucha. Pięknie ubarwiony. Czekaj. Koparkowy sobie zrobił mam przerwę, no to mogę wam coś powiedzieć. Macham tutaj od godziny. Przez pierwsze 40 minut kompletnie nic się nie działo. Uparcie na te powierzchniowe woblery próbowałem. Bolenie chodziło, ale kompletnie zlewały przynęty. Stwierdziłem, że poprowadzę jednak wobka na szybko, no i woda się otworzyła. Założyłem spiryta. On to jest taki dedykowany pod jesienne łowienie. Ja go dawno, dawno temu kupiłem. Zobaczcie, on ma ster troszeczkę wykrzywiony. No i piękna ryba mi wychodziła 3 razy. Niestety, ale 2 razy tylko wyszła. Za trzecim razem się ukuła, a już nie chciała poprawić. Koparka zaczyna pracę. I później złowiłem takiego maluszka. I niedawno takie 60+. Zmieniam już miejscówkę, uciekam stąd. Głowa już mnie boli od tej koparki. Pojadę sobie kawałek dalej. Woda, jak słyszycie, martwa, nic nie chlapie. Pójdę jeszcze tam na kolejną ostrogę, tam dużo boleni zawsze mi wyjeżdżało. Jeżeli nic się nie wydarzy, to albo pojadę do domu, albo jeszcze zahaczę jedną miejscówkę. O, ale się coś wywaliło na środku. Skurczybyk.